Cześć, witam Was na kanale Z Mojej Perspektywy. Jest ze mną Tomek Grzymski, znany youtuber w branży fitness. I tutaj właśnie w tym filmie pogadamy sobie o tym, jak wybić się właśnie na tym YouTubie, jak zebrać rzeszę widzów. No, a na moim kanale zapraszam na film, znaczy na moim drugim kanale, tak, w sumie, żeby nikt nie szukał. Tak. Tomek Grzymski. Na kanale Efekt Marketingu będzie jak wybić jako trener. Przed chwilą nagrywaliśmy materiał, także odsyłam również tam. Zapraszam. Zacznijmy od tego, na czym zależy YouTube'owi. YouTube'owi zależy na tym, żeby jak najwięcej zarobić z reklam. A YouTube będzie zarabiał z reklam w momencie, kiedy ktoś spędzi na tym YouTubie jak najwięcej czasu. Więc jako YouTuber musimy dążyć do tego, żeby ludzie wracali na nasz kanał, żeby spędzali tam jak najwięcej czasu i żeby oglądali coraz to nowe filmiki. Czyli bardzo ważny będzie tak zwany ogólny watch time, czyli czas, w którym osoba jest na Twoim filmiku, ale też watch time z całej sesji. To znaczy w momencie, kiedy Twój widz obejrzy Twój materiał i przychodzi dalej do kolejnych i zostaje na tej platformie, to wtedy to jest najbardziej promowane w rankingu wyszukiwania, promowane w algorytmie. Także musisz znaleźć sposób, żeby Twoje materiały były jak najbardziej ciekawe, ale też żeby zachęcały do zostania na platformie i dowiadywania się dalej. Dobra, to ja powiem, jak zrobić taki materiał właśnie, który to zrobi. Po pierwsze, takie kilka zasad dobrego filmu na YouTubie według mnie. Po pierwsze, powinien być konkretny. Nie może być tak, że będziecie w filmie, że sami nie będziecie wiedzieć, o czym będziecie rozmawiać. Tylko tak zaczniecie nagrywać i po prostu tak będziecie. Teraz. Tak jak my teraz. Ty nie róbcie tego, to jest złe. To jest fuj. Przygotowałem do filmu. Ja zazwyczaj robiłem sobie tak, że wypisywałem jakieś punkty, które chcę poruszyć i o tych punktach mówiłem. Kolejna sprawa, żeby być autentyczny, czyli żeby się po prostu zachowywać naturalnie, tak jak normalnie się zachowujemy. Z dwóch powodów. Raz, to widać, jak ktoś po prostu zachowuje się jak ktoś inny, zwłaszcza jak kogoś udaje. A dwa, nie będziecie musieli pamiętać, kogo udawaliście. Proste, nie? Dobra, następny punkt to trzeba dawać jakąś wartość. I czy to będzie wartość, nie wiem, merytoryczna, emocjonalna, czy to będzie, nie wiem, rozrywkowa, to już zależy od Was. Nie trzeba w sensie każdy temat można poruszyć w różne sposoby. Można to zrobić na poważnie, można to zrobić na śmiesznie, można to zrobić jeszcze w inny sposób. Także musicie znaleźć swój sposób, ale żeby go znaleźć, no to trzeba nagrywać. I do tego teraz właśnie przejdziemy. Tak, no i tutaj jeszcze takie techniczne szczegóły, można po prostu na końcu każdego filmu mieć coś takiego jak zakładka. I możemy tam dodawać materiały, które chcemy, żeby widz obejrzał w dalszej kolejności i to też powoduje, że ta osoba zostaje na platformie i to też może spowodować, że ten film będzie wyżej w pozycji wyszukiwania. Bądź też możemy w materiale odesłać do jakiegoś poprzedniego naszego materiału, albo możemy wspomnieć o tym, że będziemy nagrywać jakiś materiał za jakiś czas, więc tak, ten widz też będzie wracał na kanał, będzie wracał na platformę, a YouTube bardzo, bardzo to lubi. Tak, albo na przykład właśnie powiedzieć o jakimś filmie, dać link do tego filmu w opisie, czy też w karcie. Bo też jest taka możliwość, że w trakcie filmu w danym momencie się pojawi karta z propozycją następnego filmu. Tak. Ale właśnie to, co chciałem powiedzieć, to, że właśnie trzeba tworzyć. To jest najważniejsze na YouTubie. Nie wybijecie się, jak nie będziecie robić filmów. Jak dużo filmów robić, to już nie ma na to odpowiedzi. Ja bym powiedział, że jak najwięcej, dopóki dają jakąś wartość. Żeby to po prostu miało sens. Nie to, że tak nagrywać bez sensu film po filmie, ale jeżeli ktoś byłby w stanie nagrywać 3-4 wartościowe materiały w tygodniu, to tyle powinienem rzucać. I tutaj to można odnieść też do długości materiału, bo czasami są głosy, że powiedzmy dłuższy materiał to więcej reklam, więcej YouTube zarabia, więc są bardziej promowane. Gdyby tak było, to filmy z muzyką, powiedzmy, które są 3-4 minutowe, nie miałyby miliardów czasami wyświetleń. Więc to nie jest tak. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby ta treść była wypełniona do samego końca, żeby nikt nie przeklikiwał. Czyli jeżeli powiedzmy masz coś sensownego do powiedzenia przez 10 minut, to nagraj 10-minutowy materiał. Ale po prostu, żeby tam było naprawdę dużo sensu w tym, a nie, że powiedzmy 5 minut lania wody. Więc tyle, ile masz do powiedzenia, tyle powinien trwać materiał. Nie celować w jakieś tam odgórne schematy, bo to nie ma sensu. Dokładnie. Tylko tutaj też właśnie chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że tylko krótkie filmy się sprzedają, bo też dużo osób mówi, że nie wiem, filmy powyżej 10 minut to jest już przesada i to jest za dużo. Nie, w sensie dla części widzów to będzie za długo, inni będą to bardzo lubić. To jest naprawdę bardzo różne. U mnie na przykład na głównym kanale jeden z filmów, który ma najwięcej wyświetleń, trwa prawie godzinę. No właśnie. To jest...
Tak. To mi samo ze siebie, tylko no tyle miałem do powiedzenia, że po prostu gadałem godzinę, no co zrobisz? No, czyli to można odnieść do takiej rady ogólnej, że powiedzmy nie szukać tego widza na siłę, tylko robić to, co uważasz za wartościowe i ten widz się znajdzie. Dokładnie. Czyli nie, taka odwrotna inżynieria trochę, co robi większość ludzi. Że oni na siłę szukają widza i próbują go jakoś zachęcić. Nie, najpierw jesteś ty, a potem jest widz. W tej kolejności. Dokładnie. No i właśnie nie robić czegoś pod algorytm, w sensie pod algorytm, że na przykład, nie wiem, widzicie, że taki film się sprzedaje, o to ja też taki nagram. No bo raz, że prawdopodobnie drugi raz już się nie sprzeda. Widać, że po prostu zgapiacie, no bo akurat w tym momencie już każdy widział tamten film. I to jest słabe, więc nie polecam czegoś takiego robić, tylko nagrywać tak i to, co wy chcecie i co wam akurat przychodzi do głowy i macie do powiedzenia. Najpierw o zgapianiu. Wielu twórców można zauważyć, że nagrywa to samo. W sensie to samo, bo nie lubię tego słowa, dlatego że to nie jest duplikat, to nie jest plagiat. Zawsze te osoby inaczej coś opowiedzą, użyją innych słów. Coś będzie inne. Zazwyczaj, oczywiście są tacy, co naprawdę zgapiają, ale u większości to wygląda po prostu tak, że przekazują tą samą informację. Ale to jest na tej samej zasadzie, jak na przykład macie 5 podręczników na ten sam temat. Tu też można powiedzieć, że jeden autor od drugiego zgapił, bo na przykład, nie wiem, pisze o fizyce kwantowej. I no nie da się niczego innego o fizyce kwantowej napisać, więc każdy będzie pisał to samo. I najlepiej to samo, że każdy film będzie miał bardzo podobną treść, jeżeli jest na przykład na podstawie badań i nauki, no bo nauka i badania są jedne. Nie ma kilku wiedz i że każdy ma rację, no bo tak nie jest. Każdy odkrywa słońce na nowo. I no po prostu tak nie jest. No i z tym trzeba się pogodzić, że po prostu wielu autorów i w tym ty może też będziesz nagrywał to samo, co ktoś inny, bo nie da się inaczej. Po prostu to jest wiedza, którą trzeba przekazać. I ona się nie różni. A propos clickbaitów, to jest akurat świeża sytuacja, bo pod ostatnim filmem miałem, że Tomku, jestem zbulwersowany, bo... A ja też byłem. Bo tytuł jest ogromnym clickbaitem i tam było chyba 180 łapek w górę pod tym komentarzem. No i mogę zacytować to, co odpisałem, bo też dużo osób uznało, że faktycznie ma to sens. Otóż, wiecie jaka jest wspólna cecha youtuberów, którzy nie robią clickbaitów? Totalnie nikt o nich nie słyszał. Po prostu. Na YouTubie trzeba przykuć uwagę i nieważne w jaki sposób to zrobisz, musisz przykuwać uwagę. Jeżeli będziesz po prostu pisał tak jak jest, czyli tutaj znajdziesz ćwiczenia na klatkę piersiową. No nie, to nie przyciąga. I takie zdjęcie. No po prostu to się nie klika, to nie przejdzie przez algorytm YouTube'a. Więc tutaj nie ma co obwiniać YouTuberów, że robią clickbaity, tylko jak już to całą grę, całą branżę, czyli don't hate the game, znaczy nie, hate the player, hate the game. Dokładnie. Ale tak jest, właśnie ta uwaga widza to jest najważniejsza rzecz, czy na YouTubie, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej. Trzeba wiedzieć, gdzie ta uwaga jest. I tutaj mogę podać przykłady, gdzie te same osoby, które mówią właśnie, że ktoś zrobił clickbait, wychodziłyby na hipokrytę, bo przykładowo, ktoś idzie ulicą, nagle widzi Ferrari, nie zwróci uwagi, no zwróci, no bo to wyróżnia się na tle całego ogółu. Nie wiem, przegląda Instagram, widzi jakąś piękną kobietę, też zatrzyma się na sekundę, bo wyróżnia się na tle ogółu. I tutaj tak samo, trzeba się wyróżnić na tle ogółu, więc trzeba czymś właśnie zwrócić uwagę, czy to właśnie miniaturką, czy tytułem. Powiem więcej, to właśnie ludzie tworzą clickbaity. Tak. Ludzie, którzy to oglądają, bo gdyby to się nie klikało, nie byłoby clickbaitów. Jest podaż, jest popyt. Tak. To jest po prostu, jeżeli ludzie oglądają na Instagramie właśnie zdjęcia modelek i potem hejtują, że o, same tyłki na Instagramie, no skąd to się bierze? Gdyby nikt tego nie lajkował, nie byłoby tego. No dokładnie. I tutaj właśnie też jeszcze chcę powiedzieć, jak chodzi o tytuły same w sobie, to tu trzeba brać pod uwagę też algorytm YouTube'a i algorytm Google'a, że on będzie wyszukiwał słów kluczy. Więc słowo klucz typu duża klata się sprawdza po prostu, bo dużo osób po prostu wklikuje, nie wiem, jak mieć dużą klatę, albo chce mieć dużą klatę, co robić. I takie tytuły będą się sprawdzać i to można nawet zobaczyć, jeżeli ktoś szuka pomysłu na jak nazwać film, to wygooglować to, wpisać jakieś hasło podobne i zobaczyć, co będzie wyszukiwane najczęściej. I to, co będzie wyszukiwane najczęściej, prawdopodobnie się najlepiej sprzeda, bo najwięcej osób właśnie takie hasła wrzuca. Więc to jest normalne, że w tytułach czy właśnie w miniaturkach używa się takich słów. No i też takiego przesadyzmu. Tak. Że właśnie bez tego nie urośnie, nie?
Też się zbulwersował widzę. Tak. Byłeś łapujący tam. Zasięg danego filmu ma wpływ dużo rzeczy. Prócz miniaturki i tytułu ma wpływ na przykład opis pod filmem. Jeżeli w opisie pod filmem będzie dużo właśnie też słów kluczy, on będzie bardziej wypluwany przez Google do przodu, bo trzeba powiedzieć, że YouTube jest Google, więc one ze sobą współgrają. Dalej, że właśnie na przykład wrzucić jakiś komentarz podpięty, który pobudzi ludzi do zaangażowania. Czyli na przykład napiszecie w nim, nie wiem, piszcie w komentarzach coś tam, nie? Cokolwiek. Właśnie te filmy w karcie, ekrany końcowe, no i tagi. I tagi też są brane pod uwagę przez YouTube, tylko działają trochę inaczej niż na Instagramie chociażby. Bo tagi na YouTube działają tak, że przykładowo jeżeli dwóch twórców będzie miało taki sam tytuł, no to wygra ten, co będzie miał więcej tagów ogarniętych i związanych z tematem. Więc tagi muszą być też związane z tematem i to też pomaga. No i też dla algorytmu to, czy się pojawisz dalej w filmach proponowanych, największe znaczenie ma, jak ten filmik sobie radzi w perspektywie 48 godzin, tak de facto. Potem ten filmik już zamiera, więc zrobiłbym wszystko, żeby w te 48 godzin gdzieś go jeszcze wypromować. I tak. Właśnie jak macie dużego Instagrama, to fajnie jest tam wrzucić link, na Facebooku, na grupach, no to jest trochę ciężkie ogólnie na Facebooku, bo Facebook strasznie obcina YouTube'a, bo to są konkurencyjne platformy, bo Facebook chce, żebyście zostali na fejsie, YouTube chce, żebyście zostali na YouTubie. Także no to są dwie różne platformy, no ale jeżeli macie jakąś szansę, no to właśnie chociażby ten Instagram, żeby ten film promować jeszcze w tych 48 godzinach. Tak, no i właśnie, żeby zwiększyć zaangażowanie, to na przykład odpisywać na komentarze przez te 48 godzin. To się nie mówi, że cały czas siedzieć przy kompie i pisać, ale no regularnie wchodzić co jakiś czas, odpisywać na te komentarze, które są, serduszkować je i nawet nawiązywać pewien kontakt. Typu jak, nie wiem, ktoś o coś spyta, w odpowiedzi spytać, czy chcesz coś więcej wiedzieć, bo ta osoba wtedy zostawi kolejny komentarz, tak. To też w algorytmie YouTube'a będzie jako dodatkowa aktywność. Tak, i w kontekście tego, co powiedział Piotrek, nie bać się hejtu, bo czasami jest tak, że te najbardziej właśnie wypromowane filmy to są te, po którym jest najwięcej hejtu. Wiecie dlaczego? Bo hejt zawsze budzi największą reakcję ludzi. Tak. Ktoś może nie napisać, ale fajny film, ale jeżeli coś mu się nie spodoba, to z całą pewnością napisze komentarz i podbija też zasięg. Tak. Więc oczywiście nie robić pato streamów, pato filmów, nie wiadomo czego, jakichś tam głupich challenge'y, ale jeżeli powiedzmy ktoś nie zgadza się z tym, że powiedzmy aspartam nie jest szkodliwy i wypisze ci całe litanie, to on podbija zasięg i po prostu się tym nie przejmować. Dokładnie. I nawet czasami można trochę taki, powiedzmy, kontrowersyjny materiał nagrać. Ja polecam. Ale chyba pierwsza taka historia, że faktycznie youtuberzy, powiedzmy 100-150 tysięcy osób wypowiadają się na ten temat, nie? Bo czasami widzę właśnie jakieś tam szkolenia, kursy online, wchodzę na profile. No nie, to jest już taki off topic na maksa, ale to jest po prostu parodia dzisiejszych czasów, że gość, który ma 5 tysięcy followów, mówi o rozwoju. Ma, a takich profili jest miliard, naprawdę. I prowadzą szkolenie po 1800 zł. Tak, i dostajemy też wiadomości od nich, czy nie chcemy, żeby nasze konto urosło. Tak. Daj swoje portfolio, który masz 5 tysięcy. Swoje rozwoju. Mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Odsyłam jeszcze raz do Tomka na kanał Efekt Marketingu dotyczący tego, jak wybić się jako trener, jak znaleźć klientów jako trener. Dokładnie. Zapraszamy. Dzięki wielkie.